Szanowni Państwo, Aleksander Jabłonowski, Wojciech Olszański, Związek Jaszczurczy. Jesteśmy w okresie rocznicy Powstania Warszawskiego, kolejnej rocznicy. I taka refleksja. Młodzi ludzie wtedy ginęli za Polskę. Przepraszam, nie ginęli, oddawali życie. Bo żołnierz nie ginie, żołnierz oddaje życie. Jak powiedział generał Rzymirski w 1831 roku przed bitwą o Olszynkę Grochowską. Jesteśmy żołnierzami, nasze życie wypełni się w walce, walka jest naszym przeznaczeniem. Jako narodowiec nie chciałbym, żeby kolejne młode pokolenie oddawało życie. Mam inną propozycję. Odbijmy ojczyznę, odbijmy państwo. To bardzo proste. Młodzi Polacy w dużych, małych miastach, we wioskach, przejmijcie władzę w gminach, we wioskach, w miasteczkach. To bardzo proste. Zakładajcie stowarzyszenia, które się będą nazywały Stowarzyszenia Miłośników takiej to a takiej gminy albo takiego to a takiego miasta i za te 3 lata, kiedy będą te wybory, będziecie gotowi. I wyobraźcie sobie taki piękny moment, że nagle w radach gmin, w radach miasta będzie was połowa, będzie was 30% i wy będziecie decydować, co w tym mieście ma być. Wy będziecie decydować o podatkach, będziecie decydować o miejscach pracy, będziecie ściągali kapitał, a przede wszystkim nasi wrogowie, a mamy ich, nasi wrogowie, którzy chcą nas zepchnąć w niebyt, wyrzucić was z ojczyzny, żebyście pomnażali dochód narodowy obcych państw i fundusze emerytalne obcych państw, odczują to jako cios. Niektórzy może nawet nie przeżyją tego nerwowo. Co daj nam, Panie Boże? Przejmujcie ojczyznę. Przejmujcie rady gmin, rady miast. A dlaczego nie? Bo jeśli tutaj zostajesz, młody człowieku, to cóż ciekawszego może ci się przytrafić? Wmówiono nam, że Polacy się do polityki nie nadają, że polityka jest brudna, śmierdząca. Polacy, zostawcie politykę nam, a wy się zajmijcie na przykład piłką nożną albo tam innymi rzeczami. Wara! Koledzy, młodzi, starsi, zróbmy im na przekór. Tego się nie spodziewają. Ja głęboko w to wierzę. Dzisiaj rozmawiałem z wieloma młodymi ludźmi, którzy przyjechali z Polski. Namawiam ich do tego. Gdy byłem w ich wieku, nie było takich możliwości. Ale teraz są. Dopóki nam nie zrobią rewolucji samorządowej, na przykład specustawy samorządowej, którą prawdopodobnie władza przygotowuje, że wojewoda będzie Bogiem, jednoosobowo będzie zmieniał decyzje rad gmin, decyzje rad miasta, do tego nie można dopuścić. Marzy mi się, że nagle się okaże, że Polska jest narodowa. Narodowa. A jaka ma być, jak nie narodowa? Potrafisz coś wymyśleć, co nie będzie paskudne? Narodowa ma być. Twoja, kolego. Jeśli chcesz zostać tutaj, to gotuj się do pokojowej wojny o władzę. Wzorem Ani z Zielonego Wzgórza, Towarzystwo Miłośników Avonlea, z której pochodziła Ania, przejęło władzę w Avonlea i przejęło radę parafialną w Avonlea i decydowało, kto ma być pastorem w Avonlea. Kochani młodzi, to jest prostsze niż myślicie. Nie bójcie się, jak Rzymianie, wstań i idź, działaj. Polska jest nasza, trzeba ją tylko odbić, bo jeśli nie, to wybaczcie pewną brutalność skojarzenia. Jeśli nie będziesz ty rządził Polską, to będą nami rządzić dupki za nasze pieniądze i będą nam łajdaczyć Polskę. Cześć i chwała bohaterom. Oni na pewno by to zaakceptowali. Czołem wielkiej Polsce.